Hello, hello, 3-2-0, z tej strony, witam was bardzo w odcinku są dość informacyjnym. Otóż ostatnio, dokładnie w tamtym roku, na święta w grudniu, kupiłem pelerynkę na stronie tanimicroft.pl za 20 zł. No i wszystko ok, pójdziesz grancuś, pelerynkę dostałem jak najbardziej, wszystko elegancko, naprawdę, pińcuj grancuś, jak już mówię. No i ogólnie miałem taką dość dłuższą, ale to dłuższą przerwę od Minecrafta. No i słuchajcie, nie wiem, tam gdzieś tak, dzisiaj mam 19, co to gdzieś było tak, no słuchajcie, nie pamiętam, ale to gdzieś ogólnie miałem długą przerwę od Minecrafta i no i postawiłem gdzieś tam w tym roku wbić sobie na Minecraft, bo ja zobaczę, jak to sobie pogram chwilę na Hypixelu, no i tak patrzę, kurde, gdzie jest moja pelerynka, nie? Tam zacząłem wszystko sprawdzić itd. No i słuchajcie, teraz patrzę. Tutaj będzie pierwszy ten screenshot SS z tego, jak już możecie teraz już zauważyć. Takie dostałam informację na Optifine, że pelerynka została mi zabrana do konta Meister. Tak, dobrze, przyczyniam na taki e-mail, no i ja taki mówię, kurde, ale o co chodzi? Gdzieżby ten tani Minecraft, kurde, skamuje jednak, bo dużo osób też, bo ogólnie miałem taką sytuację, że wcześniej, ale to już długo wcześniej kupiłem pelerynkę u nich za 30 chyba złotych. No i tej pelerynki, słuchajcie, nawet na konto nie dostałem, a 30 zł pobrali z konta, więc takie... Tylko już miałem nieprzyjemną sytuację. Tam próbowałem coś tam odzyskać tą pelerynkę, ale niestety się nie udało mi się, bo niby mój numer telefonu nie był, ale to nie był tam w ich bazie danych coś ten desek, bo ja oczywiście kupowałem przez SMS. No i mówię, że na grudniu sobie kupię tą pelerynkę. No i okej, wracając ogólnie teraz. Mówię, o co chodzi, nie? No to tutaj od razu zacząłem pisać na Facebooku, bo oni mają Facebooka, tak? Zacząłem pisać do taniego Minecrafta.pl, zrobiłem SS-a, dowód kupna tej pelerynki, czy ja tą pelerynkę kupiłem, podałem adres e-mail, na który ją zakupiłem. Oczywiście będzie blue screen, bo nie chcę jeszcze tutaj podawać moich danych osobowych, jak i mojego adresu e-mail, bo byście mogli się próbować na nie włamać. No i ogólnie skończyło to się tak, że tam napisali, że zweryfikują to, co napisałem. No i oczywiście sprawdzą, czy to prawda, tak i tak. No i następnego dnia pelerynkę napisali, że pelerynka już jest na moim koncie. Sprawdziłem to oczywiście. No i pelerynka do mnie wróciła, tak? Wszystko ok, pelerynkę teraz z powrotem mam. No ale teraz słuchajcie, na ich stronie jest wyraźnie napisane, jak się kupuje pelerynkę, tam konto nawet premium, pisze, że dostęp do konta ma tylko osoba, która kupuje, czyli teoretycznie powinien do tej pelerynki mieć pełen dostęp, nie ma po to, żeby ona mi zniknęła nic, a tu proszę, jednak ktoś mi ją zabrał, czyli powiem wam, że to nie jest tak, słuchajcie, do końca, że oni nie skamują, bo może powiedzieć, że w pewnym sensie, jak ktoś tam, na przykład ktoś tam kupuje pelerynkę, na przykład to na przykład zabierają inną osobę, na przykład jak nie mają na przykład na magazynie, tak? Teoretycznie, więc to jest takie, wiecie... No. Nie wiecie, o co chodzi, więc to nie jest takie do końca, wiecie, 100% legit, ten Michael Kukopel. No ale zwrócili mi pelerynkę, tak? Bo miałem oczywiście dowody, jakby nie miał tych dowodów, no to pewnie by napisali, że... numer nie ma go tam w ich kompie, że nie sprawdzali i nikt jednak nie kupiłem, wiecie o co chodzi, by taką zasili walić ściemę, ale że miałem dowody na to, że kupiłem tę pelerynkę, miałem wszystko SS-y porobione, o to musieli mi tą pelerynkę zwrócić. No i w sumie to tyle, cała sytuacja zakończyła się powodzeniem, okej, zwrócili mi tą pelerynkę, no i tyle, tak, chciałem tylko was poinformować o tym. No i żebyście uważali jednak trochę na to stream tanimicroft.pl, bo to nie jest takie do końca legit, bo mówię, zabrali mi pelerynkę najprawdopodobniej, tak? A później ją, mówię, gdyby nie to, że miałem dowody na to, to prawdopodobnie bym tej pelerynki już nie odzyskał.
Więc dobra, dzięki, że mnie wysłuchaliście. Trzymajcie się, do następnego. Yo.